No witam was bardzo serdecznie. Chcesz oczywiście wygrać tego skina, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać oczywiście hasło konkursowe. No jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, użyj kodu CROXY na CaseHago. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek. No i oczywiście jakbyś chciał sobie załadować, no to tutaj wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x. Po zalogowaniu się z linku z opisu dostajesz 2 skrzyneczki Instart za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc warto oczywiście skorzystać, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, a osoby oczywiście, które wpłacają z kodem CROXY, mają szansę wygrać takie piękne skiny, między innymi oczywiście kosę, więc oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy, jak osobą pełnoletnią oczywiście jesteś. Zapraszam cię na stronę Pirates Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY i otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No i jako iż z budżetem na dzisiejszy film, no tak trochę miernie, no to w końcu odbierzemy sobie nasz cashback. AWP Prince, taką AWP za 12 tysięcy złotych mogę sobie odebrać całkowicie za darmo, bo oczywiście grając na CaseHago możemy sobie ten cashback nabijać, jak i również oczywiście level, za który potem codziennie możemy sobie otwierać co 24 godziny daily skrzynki, więc tak to oczywiście wygląda. 13 500 zł to jest mój budżet na dzisiejszy film. Wjeżdżamy oczywiście klasycznie w moją ukochaną skrzyneczkę. No nie ma odcinka tak naprawdę bez skrzynki Jacko Strike na trybie oczywiście Joker. 7 000, fantastyczne otwarcie. Jeszcze tutaj jedna M9 i będę ukontentowany. No ale póki co, no tak tutaj średnio z tą M9. Kolejne otwarcie, niestety pusto, no i mamy to 7 tysięcy, więc fantastycznie zarobiliśmy tutaj oczywiście na tej skrzyneczce, więc myślę, że możemy wjechać w jakieś batelki. Na trybie oczywiście Joker, dawajcie, ej, co to za skrzynka? No nie mam pojęcia, ale wjeżdżam w nią, stary. 10 tysięcy, dwie takie skrzynki kosztują, bitwa oczywiście 2 na 2 i wjeżdżamy w antyterro. No powiem tak, no jestem naprawdę... No, 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 50 koła rękawice do trafienia są w tej skrzynce, więc jest to oczywiście, no i item nie byle jaki, pierwsze otwarcie, no, jest tutaj kosa, dla Isamu, oj, no powiem tak, no niestety, no po 9 tysięcy wygrali, ale no overall wychodzę na minus z tej bitwy, ale no mi to trochę komplikuje film, nie powiem, że nie, ale właśnie, ja bym chciał ej, to jest skrzynka Black Week, patrz to, mamy taki mini event. Wow, 800 zł kosztuje jedna taka skrzynia. No dobra, no wjeżdżam w 5 takich, 4000. No nie jest to tryb Joker. Okej, okay, mamy tutaj jakiś chyba delikatny profit, zobaczmy jeszcze raz. Nie jest to tryb Joker, no ale są to nowości, więc trzeba oczywiście wjechać. I te skrzynki no tak mało wcale nie kosztują. Zobaczmy jeszcze raz tą skrzynkę Heavy Drop. No i zobacz, co z niej dostaniemy teraz. Rękawiczki może jakiś dobry stan, 3000, 5000 łącznie. Okej, wiecie co, wrzućmy może sobie to na batelkę, 10 tysięcy w moim ekwipunku, więc bierzemy oczywiście tutaj skrzynki klasyczne i tutaj jakieś promocje są jeszcze na skrzynki. Wow, no panie, CaseHack, jak tutaj, że tak powiem, no jestem naprawdę pod wrażeniem, to jest, to się docenia, stary, to się docenia. Elite Deal, myślę, że też możemy wrzucić taką skrzynkę z 5 razy, przynajmniej na 200 zł normalnie, ale na trybie Joker myślę, że też tą skrzynkę możemy sobie wrzucić. 1500 zł, no to załadujmy sobie takie dwie. 7000 zł, koszt takiej bitwy, no fajnie by było w końcu jakąś bitwę wygrać. Znaczy, no tylko jedną tak naprawdę, póki co bitwę robiliśmy, ale fajnie by było oczywiście ją wygrać. No nie po to oczywiście bitwy robimy, żeby je przegrywać. Póki co pierwsze otwarcie, no ładnie, drugie to już w ogóle fantastycznie. Przypominam, skrzynia 800 zł, no tutaj się naprawdę fajnie popisała. Zobaczmy dalej, jak będzie. A generalnie, jeszcze tak wspomnę, odnośnie hasła konkursowego w jakimś z ostatnich filmów, odnośnie właśnie Tańca z Gwiazdami. Wyszło, że chyba ja jestem po prostu tak przyjebany i tylko ja oglądam telewizję i takie programy. Znaczy, oglądam telewizję, no powiedziałem, że nie oglądam telewizji, ale no kibicowałem, nie? I sobie z ciekawości nawet odpaliłem, ale no wychodzi na to, że wszyscy to w piździe chyba, tylko ja tak troszkę się tym, wiesz. Dobra, nieważne, otwierajmy dalej te skrzynki, bo w tym jestem dobry, jak... O, ja pierdolę. No w tym jestem dobry, no już... No, zajebiście jestem w tym dobry. 15 tysięcy, no powiem tak, zostało mi 3 tysiące, jest naprawdę tragedia. Ja nie wiem, czy... Nie no, za level chyba mam, chociaż... Okej, 8 koła możemy sobie odebrać.
Ale to w saldzie jest, okej, nie w skinie, tylko w saldzie. Dobra, to dostaliśmy drugie życie, stary, tak naprawdę, nie? Znaczy, w sumie to trzecie, bo pierwsze, że tak powiem, dostaliśmy już jak odbierałem ten cashback, a nie był on mały, tak? Dobra, wejdźmy może po prostu w te skrzynki na trybie Joker. Bez zbędnego tutaj owijania w bawełnę, tak? No to chyba sobie skipnę, bo no jest ciutkę za droga, jak na nasz dzisiejszy budżet. Zobaczmy, gdzie są te następne skrzynki tutaj. 300 zł, to wrzućmy sobie z 4 takie. Chyba tylko te 3 są na tym trybie Joker. Nie zauważyłem w ogóle, ile zostało dodanych, nie? Dobra, no to zróbmy sobie po prostu bitwę taką, no, z kategorii troszkę all-in. Albo wiesz co? Żeby było ciekawiej, zróbmy coś takiego, że wrzucimy 4 takie, dorzucimy jedną taką, no nie mam tyle, ale na szczęście jest tryb borrow, tak? Mogę sobie część tutaj pożyczyć i zrobimy coś takiego, dostaniemy wtedy 92%, bierzemy bitwę 2-2, no i zobaczmy, wjeżdżamy w antyterro i mamy oczywiście nadzieję, że no, tą bitwę uda się wygrać, tak? No do 3 razy sztuka, fajnie by było, tak? No ale TM 9, jak zaszczekałem... O! Jest Uno Reverse, stary! Butterfly, Marble Fade, fantastycznie, piękna kosa, naprawdę śliczna kosa, jedna z najładniejszych w grze. To było moje takie marzenie CS-owe zawsze, nie udało mi się jeszcze go spełnić, M9 miałem bardzo długo, moją ukochaną Marble Fade, ale no mam nadzieję, że to marzenie CS-owe jeszcze kiedyś się uda spełnić, ale zobaczmy. Póki co 17 tysięcy u nas, 8 tysięcy u naszych przeciwników, no i... To chyba jest nasze, no to musi być nasze, stary. 2300, ostatnia skrzynia za 5 koła, stary. No i tu się już nic złego nie wydarzy. No fantastyczna bitwa, po 15 tysięcy tutaj udało nam się wygrać. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. A hasło konkursowe, no tak, hasło konkursowe byś chciał poznać. Generalnie, jeszcze tak wspomnę, że wysyłałem wam wczoraj skiny, nie? Więc hasło konkursowe niech będzie takie, czy dostałeś ostatnio. Nawet nie wczoraj, tylko ostatnio. Czy dostałeś ode mnie ostatnio jakiegoś skina? Czy udało ci się wygrać? Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Siemano.